wtrącił człowieka, ale przecież nic nie zrobił i jest wewnętrznie kompletnie czysty. Jerzy Sztur, skazany za spowodowanie popijanemu wypadku w Krakowie, atakuje teraz prokuraturę. Sztur to esencja polskich pseudoelit, odpowiada Zbigniew Ziobro. A więcej w relacji Krzysztofa Nowiny-Konopki. To najgorsza decyzja w moim życiu. Tak o swojej pijackiej jeździe mówił Jerzy Sztur po wypadku. Teraz w serii wywiadów mówi, nic się nie stało. Czuję się niewinny, skończyło się na kolizji. Tak naprawdę nic nie zrobiłem, więc wewnętrznie jestem kompletnie czysty. Pod koniec ubiegłego roku Sztur potrącił w Krakowie motocyklistę. Miał próbować uciec z miejsca wypadku. We krwi miał 0,7 promila alkoholu. Sąd skazał go na 12 tysięcy złotych grzywny, wpłatę 6 tysięcy na fundusz poszkodowanych w wypadkach i odebrał mu prawo jazdy na 3 lata. Prokuratura zażądała wyższej kary, ale apelację sąd odrzucił. Sztur idzie za ciosem i atakuje prokuraturę. Denerwują mnie pomówienia i stosunek prokuratury do mojej osoby, która proponowała coraz wyższe kary i chciała mnie zjeść. Pan Ziobro ścigał pół roku. To odpowiedź ministra sprawiedliwości. Pyta pan, po co prokuratura pana ściga? Żeby wymierzyć sprawiedliwość, bo w wolnej Polsce nie macie większych praw. Formalnie nie. W praktyce sądy często traktują znanych i lubianych łagodniej niż resztę obywateli. Ludzie ze środowisk celebrytów mają wyraźnie problem nie tylko z alkoholem, ale przede wszystkim z respektowaniem obowiązującego prawa. Większość z nas ma problem z kuriozalnie łagodnymi wyrokami dla celebrytów. Piotr Najsztub, który potrącił na pasach starszą kobietę, został uniewinniony. Piosenkarka Beata Kozidrak za jazdę z 2 promilami alkoholu dostała pół roku prac społecznych, a gwiazda TVN Piotr Kraśko 100 tysięcy złotych grzywny za 6 lat prowadzenia samochodu bez prawa jazdy. To niespełna 1400 złotych kary za miesiąc jazdy bez uprawnień. Tego typu zachowania i tego typu bezkarność, jeżeli chodzi o orzeczenia sądowe, mogą demoralizować dużą część społeczeństwa polskiego. Każdy kierowca wie doskonale o tym, że podlega określonym regułom. Ale coraz częściej też dostaje ten sygnał. Niektórym wolno więcej. Krzysztof Nowina-Konopka, Wiadomości.